Witam, kochani. Tu babcia Jola. Stęskniłam się za wami, a że mam zrobić projekt na komunię, więc pomyślałam sobie, że może wam się przydać taki pomysł i taka karteczka do wykonania. No, powiem wam, że jestem zachwycona, szczęśliwa, bo piszecie do mnie przemiłe komentarze, zapytujecie o różne sprawy i staram się każdemu odpowiedzieć i pomóc na tyle, na ile mogę. No i kochani, chciałabym zrobić szybki tutorial, ale nie dzisiaj. A dlaczego? Dlatego, że jak robiłam fiołeczki, to Marysieńka, która zagląda na mój kanał, zapytała, a gdzie listki i spojenie całości? Babciu Jolu. No i faktycznie, fiołeczki zrobiłam, ale uznałam, że listki pokazałam, wykrojnik pokazałam, no i to może wystarczy, ale nie wystarczyło i dlatego będę się starała robić tutoriale od A do Z. No i oczywiście z konsekwencją taką, że będziecie zmuszeni oglądać i słuchać mnie niestety dłużej. No ale wiecie, czego się nie Jan nie nauczył, tego Jaś nie będzie umiał. Więc uczymy się od podstaw. I co będziemy dzisiaj robić? To tak jak powiedziałam, kopertóweczkę na komunię i do tej kopertówki będą potrzebne nam kwiaty 3. Kwiaty 3. I w sklepach skrapowych ten kwiat nazywa się magnolia. A że nie bardzo przypomina mi to magnolię, to już nie będę dyskutować, bo wiecie, no, może ktoś jest mądrzejszy i lepiej się zna. Ja magnolię widziałam inne, ale nie będziemy się sprzeczać, tylko wykonamy tak zwane magnolie. Ja magnolię do tej pory kupowałam właśnie w sklepach skrapowych. To jest ta magnolia. Ale tak się stało, że przez pewien czas była niedostępna, a potrzebowałam do projektów, więc postanowiłam nauczyć się robić sama. I kochani, uczyłam się i nauczyłam się. Zrobiłam magnolię, zrobiłam sobie magnolię w przenajróżniejszych kolorach, bo w sklepach też była w różnych kolorach. I kochani, za chwileczkę pokażę wam na jednym kwiatuszku, jak taką magnolię, tu robiłam większe. No i wiecie, zrobiłam sobie wszystkie kolory świata. Oczywiście, bo jak zaczęłam szaleć, to już nie mogłam przestać. No i co, kochani? Tutaj taką sobie zrobiłam, o, cieniowaną. Różne, różniaste. Jeszcze taką niebieściunią z fioletem. No, różne po prostu. Takie magnolie. I dzisiaj powiem wam, jak ją zrobić. To jest kwiat prosty do zrobienia. No może prosty, jak się go już umie robić, prawda? Więc kochani, do tego kwiatuszka, a to jeszcze może za chwileczkę, jak będziemy robić kwiatuś. Na początek jeszcze, zanim schowam, poproszę was o dalsze subskrypcje. Zbliżam się do upragnionego 1000. Taki mój punkt honoru to jest. Chciałabym uzyskać 1000 subskrypcji. I kochani, piszcie komentarze. Piszcie, co chcielibyście widzieć. Tu jedna z koleżanek pisze, że chciałaby poznać zasadę działania maszynek do wycinania, bo nie może ogarnąć ani maszynek, ani wykrojników. I może taki tutek zrobię, aczkolwiek sporo ich jest na YouTubie. Jeszcze to ogarnę trochę, zobaczę, jak faktycznie jest na YouTubie z tymi filmami. I najwyżej koleżance Marysi podlinkuję filmy, które o tym mówią. Nie chcę się też wcinać wszystkim, którzy już to robili, nie chcę się powielać, no i wiecie, jak to jest. Kiedyś powieliłam pracę na początku swojej działalności rękodzielniczej, powieliłam pracę, pomyślałam, że jakby te wszystkie tutoriale są po to, żeby się uczyć i robić takie same prace i się pomyliłam. Straszny hejt na mnie padł. Nie spałam 4 noce, bo no tak się tym zmartwiłam, słuchajcie. No, bardzo to przeżyłam. Ale mi przeszło i na szczęście nie zniechęciło mnie to
do dalszego pogłębiania swoich umiejętności. No i kochani, w takim razie proszę Was o subskrybowanie i powiem jeszcze, co będziemy robić, ponieważ tylko sobie schowam, żeby mi się nie zniszczyło. O, ponieważ w projekcie tym są listeczki, to zrobimy sobie też dzisiaj listki na kalce. Już tu zrobiłam próby. Listki na kalce, czyli embossing na gorąco. I też zrobię tylko przykładowy, ponieważ ja tak czy siak pokażę Wam, jak to robię, ale nie będę jakby robić dużo, bo już sobie listeczki do projektu wycięłam. Mam już wycięte. I tylko pokażę Wam tak, że będę korzystała z takiego stempelka, już go sobie umocowałam na płytce, z takiego stempelka. Ten stempelek dostałam w prezencie od A do Z. Także on jest dostępny w sklepie od A do Z. Taka pieczątka, taki listeczek. I on był tam chyba bardzo niedrogi. O ile pamiętam, kosztował troszeczkę ponad 8 zł. To będą listeczki na kalce, aczkolwiek ja tutaj mam inne kształty tych listeczków. O, to mam takie różne pieczątki właśnie do wykonywania listków. Później sobie je embosuję, kochani. No i wycinam, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest wycinanie, wiecie? No bo jak wiecie, ja tak niekoniecznie lubię wycinać, ale to nic. Jeszcze mam listeczki do projektu takie, ażurowe. Też wycięłam już. Zaraz Wam pokażę wykrojnik. No niestety nie potrafię Wam pomóc, jeśli chodzi o wyszukiwanie na AliExpress, bo no te moje wszystkie linki są już nieaktywne, ale to jest taki wykrojnik, słuchajcie, tak był szczepiony i takie komplety listków, dwa mniejsze i dwa większe, jedna para mniejszych i jedna para większych i takich listeczków będziemy używać. Ja sobie to będę tutaj odkładać, żeby mi się to nie pogubiło, bo wiecie, jaka ja jestem. Jeszcze jeden listeczek i będziemy jeszcze używać takich drobniunich gałązeczek, ala gałązeczek, i też mam je już wycięte, i to jest taki wykrojnik, też na Ali kupiłam, tak, dzięki Marysi mojej przyjaciółki, bo dała mi link na Ali, i to są takie, o, takie drobiażdżki, takie gałązeczki, też będziemy ich używać do projektu. To sobie odkładam. Jeszcze raz pokażę Wam wykrojnik. To sobie później możecie zatrzymać i przyglądać się i szukać. To był ten listeczek. Jeszcze używać będziemy do projektu takich serwetuń malutkich. Gdzie ja je mam? Poczekajcie. Są. O. Takie serwetunie będą nam potrzebne. Wszystko zobaczycie w trakcie wykonywania do czego. O. O, widzicie? Takie serwetunie. Ona ma 4 cm. 4 cm. Już zmierzyłam wcześniej. A wykrojniki to są takie w kompletach. Tylko ja tu mam dwa komplety i nie umiałabym już teraz powiedzieć, który jest który. Ale to są takie malutkie serweteczki. Zobaczcie. Różne kształty. O. I ona ma 4 cm, no tak 4 i może 2 mm, ale po wycięciu to jest, wiecie, te brzeszki odchodzą, to jest 4 cm. Tak, to sobie schowamy i możemy już odłożyć to, bo jest, nie będzie nam potrzebne. Tu wycięłam jeszcze inny wzorek, ale uznałam, że ten będzie bardziej chłopięcy, bo ten taki tu kwiatuszek w środku, no wiecie, no. Babcia Jola drobiazgowa jest bardzo, no i właśnie dlatego postanowiłam użyć tych takich bardziej chłopięcych. Tak, to są te rozetki nasze. I kochani, co będzie nam jeszcze potrzebne? No i oczywiście wykrojnik do kwiatka, jaki użyłam, już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję. Tu Wam położę kwiaty. Potrzebne nam są 3 sztuki. 2 większe i 1 mniejsza, a wykrojnik wygląda tak. I do wykrojnika znalazłam link. Bardzo są przydatne do wykonywania róż i słuchajcie, wielu, wielu kwiatów.
I to jest, to mnie dziwi troszkę, bo na AliExpress jest też, one są pokazane w opakowaniach wykrojników, przepraszam, Lady A Design. To nie wiem, czy ona też handluje z tymi sprzedawcami z Chin, czy oni po prostu robią podróbki. Nie wiem, tego nie wiem. Ja się tym nie interesuję, ja kupuję to, co jest w moim zasięgu, w zasięgu mojej kieszeni oczywiście. I słuchajcie, i tutaj tych kwiatuszków jest, bo chcę Wam pokazać rozmiar, tych kwiatuszków jest tyle, o, pięć wielkości, nie? Słuchajcie, tak, pięć wielkości, to ja używam trzeci i czwarty rozmiar. Czyli te odkładam, trzeci i czwarty rozmiar. I ona jest wtedy takiego samego rozmiaru, jak te, co są w sprzedaży. Kochani, trzeci i czwarty rozmiar, czyli dwa te większe. O, i jeden ten mniejszy kwiatuszek. Tak. I słuchajcie, to jest ten papier Bianco Flash. Nie wiem, jak to ja mówię. Tak czytam, po prostu nie wiem, czy poprawnie, ale Bianco Flash, ten, o którym Wam mówiłam przy okazji boksa, niestety gramatura 250 gram, jak obserwuję, jest nadal niedostępna, nad czym ubolewam, bo mi się kończy ten pan, no kończy, no dużo jeszcze mam, ale lubię go mieć w zapasie. I kochani, i to jest ten zwykły papier, to nie jest papier akwarelowy. Ja ten sobie wzięłam, ponieważ jest bielutki, a chodzi mi o to, żeby był biały i z niego też możemy zrobić. No i będą potrzebne pręciczki do tego jednego kwiatuszka, który z Wami zrobię, bo już Wam pokazałam, jak wyglądają, więc nie będę robiła więcej, bo nie ma sensu, bo możecie się przyjrzeć, każdy jeden jest zrobiony tak samo, możecie sobie film wracać i patrzeć, jak ja jego wykonuję. I to są pręciki do środeczka, powiem Wam, że ich jest 2, 4, 6, 8, 10. 10. Jakby było więcej, też by nie zgrzeszyło, ale w tym kupnym nawet jest mniej. W tym kupnym to jest tak 5, też jest 10, słuchajcie, też jest 10. No to bym skłamała. Widzicie, nawet taki sam kolor pręcików dobrałam, żeby to był taki kwiatek podobny właśnie do tego kupnego, tak? No i co jeszcze będzie nam potrzebne? No to wiadomo, kulki do wygniatania, stempelek Wam już mówiłam, puder do embossingu i mam nagrzewnicę, ale dzisiaj Wam pokażę, że wcale nie musicie mieć nagrzewnicy, jeśli chodzi o embosowanie na kalce. No, czy na kartce, czy to będzie napis, czy to będzie listek, czy to będzie wzór jakichś ornamenty, bo przecież różne są stempelki, tak? Każdy stempelek pomoczycie tuszem, no ja akurat mam Versa Mark, nie wiem jeszcze, tak? Tusz, ale każdy jeden jest dobry, słuchajcie. Ten coś mi tak, no jest jeszcze go bardzo dużo, bo jest nowy, ale takie sadzi mi, widzicie, linie grube, o. Bo przyjrzyjcie się. Wszyscy go chwalą, więc ja nie będę go krytykować, tylko chcę powiedzieć, że jakoś tak bardzo grubo się go nakłada. Może dlatego, że jest nowiutki, bo tu mam... O, widzicie, tu mam listeczki z innego stempla. Może to wina stempla też, wiecie, że ma takie grube linie. Ja lubię takie te delikatne listki. O, widzicie, no. Dobra. I kochani, to chyba już Wam pokazałam wszystko, żebym... No, taśma do później do podnoszenia na dystansie. Nożyczki to normalne, klej na gorąco. No i to żelazko też, bo chcę Wam pokazać, że nie musicie zaraz kupować nagrzewnicy. Jeżeli nie wiecie, czy polubicie się z embossingiem, bo ja nie przepadam za embossingiem, bo na przykład, wiecie, embossing jak macie użyć w kartce, to go sobie zróbcie najpierw. Bo ja na przykład robiłam tak, że robiłam na końcu i później była cała kartka do wymiany, bo embossing na przykład się poruszył, znaczy stempelek się poruszył, albo embossing się źle posypał, no wiecie, to jest ryzyko. Dobra, rozgadałam się jak zwykle, bierzemy się do pracy. Myślę, że najpierw wykonamy sobie dodatki, czyli listki i kwiaty, a później już się weźmiemy za projekt. To nam szybciej pójdzie. Ja sobie siadam, biorę sobie moją deseczkę do polania kwiatuszków. Chodźcie tutaj do mnie.
O tak, patrzę tylko, czy widzicie. Dobra, widzicie, okej. I teraz sobie biorę wodę. Spryskam sobie te kwiatki z jednej i z drugiej strony. Tak. Tak. I druga strona. Tak. Okej. I teraz, kochani, potrzebuję matę do wygniatania. Jest mata do wygniatania. I będziemy kwiatuszki wygniatać. Najpierw wygniatamy je po stronie lewej. A widać, jak wykrojnikiem wycinacie, to widać, która jest lewa strona. Chociaż to nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale po lewej. Ja wygniatam po lewej stronie, czyli po tej. Ona tak jest brzydziej zakończona. Dobra. Dobrze, to teraz troszeczkę sobie to o, wysuszę. Dobra, i biorę sobie dudko. Mam duteczko, deseczkę już mogę schować, żeby Wam się nie odbijało. Nie odbijało światło, oczywiście. Dobra, i próbujemy tym duteczkiem. Już wszystko Wam będę mówić. Czyli zobaczcie, po prostu objeżdżam dookoła. Dookoła, tak z milimetr pod spodem. Nie z tak samego brzegu, tylko troszeczkę niżej. Pamiętacie, jak robiliśmy bordowe różyczki? To coś na ten kształt. Tak. I drugi. O. Tak dosyć mocno, żeby się zagięło do góry. Tak. I kolejny płatek. Tak. Tak. Tu można też troszeczkę. I kolejny. Ja go więcej zagniatam, bo jak byście zobaczyli na tym kupnym, to on ma tak troszeczkę podniesione te płatki do góry. Widzicie to? O, widzicie? On nie ma tak dużo. Ja troszeczkę więcej wygniatam. On się tak bardziej zawija pod spód, bo mi się bardziej podoba. A na szczęście każdy może robić, co lubi i co mu się podoba. No i kochani, nie wiem, dlaczego mi się tak nie chce ładnie rolować. Jakoś tak nie wiem, czy to zależy od tych mat, czy one są z innego materiału, bo jak robiłam tamte, też z takiego papieru, to mi się bardzo ładnie wygniatało, ale wiecie, no, poradzimy sobie. I teraz sobie biorę dudko i wygniatam w tą stronę. Tak. Tylko poniżej, oczywiście, pamiętajcie, zagięcia, żeby go nie wyprostować całkiem. Tak? I teraz, póki jeszcze jest ten kwiatek mokry, to ja sobie tutaj delikatnie podkładam. A po wyschnięciu będzie twardy jak beton, słuchajcie. O. No i teraz pierwszy, znaczy nie, ten jest pierwszy od środka, ten jest pierwszy, ale drugi wgniatam mocno, bo on jeszcze ma być tak do góry wywinięty, tak? Bo ten będzie najbardziej do góry się zawijał, a ten już troszeczkę mniej, ale sporo. O. Dobra, widzicie, o coś takiego musi nam powstać. O. I teraz kolejny, czyli ten, który będzie pod samym spodem. Tak. I drugi płateczek. Trzeci. O, widzicie, jak się ładnie podgina do góry? Czwarty. Dobrze, i piąty. Tak. Tu jeszcze troszeczkę wezmę te boczki, żeby nie były takie płaskie. Dobra. Okej, i teraz odwracam na drugą stronę i wgniatam. Kuleczką przypasowaną do rozmiaru płatka, tak? I wgniatam. Tak, i środek. I póki jeszcze mam wilgotne, to sobie tutaj tak troszeczkę podwijam. Podwijam troszeczkę, żeby było bardziej wywinięte. A wy jak Wam się spodoba? I tego już tak bardzo mocno do góry nie podnoszę, bo on będzie pierwszy, tak? Tego bym jeszcze troszeczkę bardziej wygięła do góry. Tego pierwszego, drugiego, przepraszam. Teraz będziemy robić ten
mniejszy rozmiar, co jest w samym środku, u samej góry. Dobra. O, widzicie, ten się ładnie wygniata. Bardzo ładnie nawet. Nie ma z nim problemu. Tak. I kolejny. Wiecie, ja się tu tak kręcę, bo ja tam zaglądam cały czas, czy mi się to nagrywa. Ach, dobra. I teraz biorę kulkę mniejszą, bo dopasowaną do rozmiaru. I znowuż pod spodem, nie przy samym brzegu, wgniatam w dół. O, tak i tak. Dobrze, i zagniatam sobie i troszeczkę, póki wilgotny, zaginam go tak troszeczkę w dół. To się wszystko poddaje bardzo ładnie. O, i mamy wygniecione kwiatuszki. I teraz musimy je skleić i dodać pręciki. Pręciczki. Chodźcie, pręciki. Mamy pręciki. Ok, to już możemy odłożyć całkiem, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. O. Dobrze, odkładam i biorę sobie sztukulec. Tak, i kochani, robię sobie teraz przyklejanko. Nie będę kleju na gorąco włączać, bo długo się pistolet grzeje, a dopiero później na koniec kartki będzie mi potrzebny, no to po co się ma cały czas grzać, nie? Słuchajcie, wszyscy się nauczymy oszczędności przy tych cenach. No, a co zrobić? Trzeba płacić, płakać i płacić. Proszę bardzo, mamy sklejone dwa. Zobaczcie. O. Tak. I jeszcze wkleję ten mapsiuni. Ok. Tak. I wklejam ten naprzemiennie. Pamiętajcie, płateczki naprzemiennie. O, czyli ten cały płatek wkładam między te przerwy poprzedniego. Muszę przycisnąć, bo to jeszcze jest wszystko, wiecie, wilgotne. Ale ja tu Was nie chcę trzymać. Chcę tylko pokazać, jak zrobić magnolię. Tak. O, i on sobie tutaj zaraz sam doschnie, bo ja go mogłam wrzucić do słoika i wysuszyć. Ale tak jak mówię, słuchajcie, jak, no właśnie, żebyście nie sklejali mokrego, tylko najpierw jak go wygnieciecie, to go wrzućcie do słoika, wysuszcie albo suszarką, albo kto ma to nagrzewnicą. A jeżeli nie robicie w tym samym dniu projektu, to po prostu zostawcie te kwiatki sklejone, znaczy uformowane do samodzielnego wyschnięcia i resztę róbcie na drugi dzień. To wtedy kwiatek jest najładniejszy, ale wiecie, jak my to mamy. Nigdy nie mamy tak, że wszystko już jest zrobione, nie? No, no i tutaj teraz sobie w środku smaruję klejem. O, i tylko dociągam płatusie. I tak jak mówię, on dopiero by nabrał kształtu takiego jak wymarzonego dla mnie, gdybym go podsuszyła. O, ale on sobie tutaj, zobaczcie. O. No i mamy kolejny kwiatuszek. Proszę. Widzicie, nie? Taki ta ostrość jest, że niech ją Bozia kocha. Teraz złapę ostrość. Jak się telefon da, da się tutaj ustawić. No, musicie mi uwierzyć. Ładny kwiatuszek wyszedł. Dobra. Oj, bo mi się woda przewróciła. Dobra, kwiatuszka odkładamy, niech sobie spokojnie schnie. O, tu go położę, to mu będzie ciepło. Tak, i teraz, kochani, zrobimy listeczki. Dobra, czyli mata nie będzie już nam potrzebna, to ją odkładam. I zrobimy sobie teraz listeczki. Pręciki też nie będą nam już potrzebne, to sobie odkładam. Tak, okej. Dobra, zatkam sobie klej, bo mi tak wysycha zaraz dziubek i nie chce lecieć. Dobra. Wytłaczanie będzie nam niepotrzebne, szpikulec nam będzie niepotrzebny, to chowam. I teraz zrobimy sobie listusie. I słuchajcie, no więc tak jak mówiłam, potrzebny nam jest tusz, w którym umoczymy nasz stempelek, tak?
I słuchajcie, żeby nie robiły się takie kropki, jak mnie się tutaj zrobiły na kalce, takie kropeczki tu malutkie są też wypalone, to trzeba zabezpieczać kalkę czy papier takim pudrem takim specjalnym, ale ja na początku swojego działania używałam do tego celu mąki ziemniaczanej, którą wsypywałam sobie w starą skarpetkę pończochową. Tak kilka razy składałam skarpetkę pończochową. No, mogłabym Wam to pokazać, tylko że wstyd nawet. O, widzicie? Tak sobie robiłam. Zrobiłam sobie skarpetkę pończochową i tym smarowałam. A tam jest w środku mąka ziemniaczana. I zobaczycie, że to też wyjdzie. Nie musicie zaraz kupować żadnych pudrów. Tym bardziej, że na razie to się będziecie przekonywać, czy polubicie się z embossingiem na gorąco, tak? O, zrobiłam sobie. I wtedy chwyta jakby puder do embossingu, chwyta się tylko rzeczywiście w miejscu, gdzie jest tusz. No i słuchajcie, teraz po prostu odbijam sobie listeczek. Już powinno być dobrze. Odbijam sobie listeczek, tak żeby mi się cały zmieścił. Żebym nie zmaściła. Dobra, odbił się ładnie. Biorę sobie kartkę. Z odzysku. Taką, wiecie, już zadrukowaną po jednej stronie. I teraz właśnie chcę Wam udowodnić, że możecie to zrobić za pomocą żelazka. O! Włączę sobie na sekundkę żelazko, bo się szybciutko nagrzewa. Posypiemy sobie pudrem. Czyli teraz na ten odbity stempelek sypiemy puder. Puder do embossingu. I słuchajcie, ja mam kupiony biały, ale on jest taki do detali. I polecam Wam ten do detali, dlatego że wszystko się bardzo ładnie odbija. A jak macie wydać pieniądze na puder, no to lepiej kupić już taki, wiecie, on się nie różni ceną od tych normalnych, tylko że pisze na nim, że jest do detali. I teraz, jeżeli takie Wam tutaj gdzieś się faktycznie jeszcze coś przyklei, tego pudru, a nie chcecie mieć na powierzchni, no bo tu będziemy listek wycinać, to mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli będziecie to robić na kartce, to musicie sobie pędzelkiem po prostu nadmiar usunąć. I teraz zobaczcie. Ja Wam pokażę to na żelazku. Widzicie, czym się różni wyembosowane od niewyembosowanego? No różni się, kochani, tym, że ten już jest wygrzany, pięknie się świeci. A tu mamy tylko proszek posypany po stempelku. I teraz zobaczcie, ja Wam to wezmę żelazko tu. Tak. I położę Wam listeczek i zaraz zobaczycie, patrzcie, jak się szybko wypala. Tak, jeszcze tu czubeczek listka, widzę, jest niewypalony. O, i słuchajcie, listuś już jest wypalony, o gorący. O, widzicie, jak się pięknie świeci? Już jest wypalony. I możecie do tego celu, ja to sobie odsunę, żeby sobie nie wysypać, użyć również, tak jak mówiłam, nagrzewnicy. Ja mam z Rangera, bo ona jest cicha i dlatego zażyczyłam ją sobie w prezencie, bo tamte, które widzę, niektóre bardzo głośno chodzą i dziewczyny muszą się wyłączać na filmach, bo, no bo to drażni, takie głośne wycie. Dobra. I teraz, kochani, mam już tutaj zrobione tuszem. Teraz posypuję sobie pudrem do embossingu, białym do detali. Białym do detali. O. Tak, sypujemy sobie. Au. Oparzyłem się. Sobie teraz włączę żelazko, bo zaraz tutaj narobię biedy. I zamiast siedzieć z Wami, to będę po szpitalach jeździć. O, o. Tak, i widzicie, tu się jeszcze gdzieniegdzie mimo mąki gdzieś coś przykleiło, ale to się przykleja w miejscach, gdzie się dotyka tu z tymi paluchami. O, no ale już wszyściutko jest usunięte. I teraz, kochani, nagrzewnica. Włączam nagrzewnicę i mówię Wam, że
Lubię ją bardzo, bo jest cichutka. Musi się troszeczkę nagrzać, nie od razu. Troszeczkę się musi podgrzać i zaraz Wam przybliżę. Na zielonym będzie lepiej widać. O, na zielonym będzie lepiej widać. Zaraz zobaczycie, jak się będzie ładnie wygrzewać. Wypalać. Już jest wypalone, kochani. Widzicie? Ale jak widzicie, niczym się nie różni to wygrzanie na grzewnicą od wygrzania na żelazku. I możecie to z tej strony, no bo jeżeli kładziecie na żelazko, to musicie od dołu. Nie tą tłustą stroną, tylko od dołu. A na grzewnicą możecie je od góry i od dołu. Jak Wam wygodniej, kochani. Bo i tu się wygrzeje. Dobra, czyli pokazałam Wam, jak się robi listki. Ok, sypuję sobie puder. Szkoda każdego pyłeczka. Karteczkę możemy wyrzucić. To możemy zakręcić i odstawić, bo nie będzie nam już potrzebne. Listeczki, jak mówiłam Wam, mam wycięte. To tylko bierzecie teraz i ładnie po zewnętrznej linii, czy tam niektórzy lubią zostawić jeszcze taki marginesik mały, po prostu wycinacie i używacie do projektów. Bardzo ładnie i do projektów na chrzest, na komunię, na ślub. Bardzo ładnie wyglądają. Dobra, na grzewnicę schowam, żeby nie upadła. O, tak, dobra. Czyli to możemy posprzątać. To możemy odłożyć, bo nie będzie nam potrzebne. Tak, listeczki możemy sobie odłożyć. Puder sobie możemy schować. Pędzelek też. Musimy sobie zrobić teraz miejsce. Kwiatuchy też. O, bo kwiatuszki mamy do projektu. Ok. I teraz, kochani, co jest nam potrzebne? Teraz jest nam potrzebna, ja używam takiego w kolorze kremu. To jest papier matowy. To jest papier matowy. Ten bazowy będzie matowy. Ten jest troszeczkę tu ubrudzony. Na szczęście wzięłam więcej. O, o, ten też. Słuchajcie, nie wiem, co się podziało. Już taki był w opakowaniu. O, ale się ładnie starło. Dobra. Myślałam, że będę musiała lecieć jeszcze po jeden. Ok. I mamy kartkę A4. Potrzebna nam jest kartka A4. I teraz będziemy ją bigować, kochani. Będziemy ją bigować. I bigować ją będziemy w następujący sposób. Cała kartka A4. I słuchajcie, bigujemy ją na 10 cm. Aha, ale okulary to absolutnie nie te, babciu. Babciu, babciu, bo tyś jest ślepa. Dobra. Ok, i na 10 cm pierwsze bigowanie. Tak. I bigujemy. Tak. Drugie bigowanie na też 10, czyli no jak będziecie lecieć po kolei, to na 20, ale ja sobie zaznaczam znowu na 10. Tak. O, i biguję. Dobra. No i wyszło mi takie coś. Takie coś, takie coś. I sobie teraz zagniatam. I tu już widzę, że będę musiała troszeczkę przyciąć końcówkę, bo się nieładnie zagnie. Pomimo, że jest tu na 10 i tu na 10, to się nieładnie zagnie. Zaraz zobaczymy. No właśnie, widzicie? Muszę końcóweczkę przyciąć. To przycinam tak ze 2 mm, żeby się dobrze zamykało. Tak, teraz sobie bigowanie muszę na chwilę wyjąć i tu sobie utnę ze 2 mm. Dobra. O, i teraz mi się już zamyka. Dobrze, ale nie w tę stronę, tylko w tę stronę, babciu Jolu. Dobra. Mamy na razie kopertóweczkę i teraz powiem Wam tak. I teraz słuchajcie mnie uważnie. To jest klapka zewnętrzna, na której będziemy robić całą dekorację, tak? A to jest klapka, która tutaj będzie tworzyć kieszonkę. I teraz mam wydrukowane życzenia, które wycięłam kwadratem, który ma, kochani, 8,5 na 8,5. Ten kwadrat ma 8,5, a to jest istotne, zaraz Wam powiem dlaczego.
Tu są życzenia i teraz słuchajcie, te życzenia muszą tak wejść tutaj, bo ja nie wiem, ile chcę obciąć tu. Tej klapki, która będzie tworzyć kieszeń, w którą będziemy wkładać pieniążki i życzenia, tak? I życzenia mi zajmują, kochani, 5 cm, ale ja chcę, żeby one nie były widoczne. One mają być schowane, bo tutaj na końcu będzie dekoracja z tej rozetki. Słuchajcie, tu będzie dekoracja z rozetki, która pozwoli nam to wygodnie wyjąć. I ja sobie teraz muszę zaznaczyć, w którym miejscu muszę przyciąć klapkę tworzącą kieszonkę, żeby schowały mi się życzenia i żeby to wystawało tutaj. I ja widzę, że jeżeli życzenia mam na 5 cm, to mogę sobie pozwolić, żeby tu się później z rozetką zamknęło, to mogę sobie pozwolić tą klapeczkę górną, tą tworzącą kieszeń, zobaczcie, tą tworzącą kieszeń, to muszę sobie uciąć, o, wkładam sobie rozetkę, teraz mi się spokojnie zamknie górna klapka, więc sobie muszę zaznaczyć, że mogę uciąć gdzieś tyle, tak, czyli odcinam sobie jeszcze z papieru, słuchajcie, z tego papieru A4, było tak, 10 i to jest ta pozostała część, czyli 20, a jest 29,7, czyli tak jakby 9,7, ale ja sobie odetnę z tego kawałka, kochani, już Wam powiem ile, tak myślałam, 2 cm, 2 cm odcinam sobie z tej klapki, która będzie tworzyć kieszeń, czyli z tej. Tą zostawiam w spokoju, bo to będzie na wierzchu. Tą zostawiam w spokoju, natomiast tą obcinam o 2 cm, czyli będzie w sumie tak 10 i tutaj będzie dokładnie, powiem Wam ile, tutaj będzie, kochani, 8,5 cm. I zaraz zobaczę, 8,5 cm, to tak, będzie wystawała końcóweczka tylko życzeń, plus ten tutaj ładnie wyglądający, ta rozetka, która pozwoli nam to po prostu spokojnie wyciągać. No więc obcinam sobie te 2 cm. 8,5 cm zostawiam na trzeciej klapce, trzeciej tworzącą kieszeń. Tak. I sobie obcinam. Dobra. Okej. Teraz sobie, kochani, wymarzymy ołówek, bo wygląda okropnie. Tak, linijkę mogę sobie schować. To mogę sobie odłożyć, a tu muszę sobie wymazać. O, dobra. Wymazałam. Okej. I teraz sobie wsadzę i zobaczę, jak to będzie wyglądać. No widzicie, prawie całe się schowa i będzie wystawać nam rozetka. Widzicie to? W ogóle widzieliście to? No, będzie nam wystawać rozetka. Widzicie, jak tutaj wciśniemy, to będzie nam tylko wystawała końcówka życzeń i rozetka, za którą będziemy życzenia wyciągać, tak? Jak przykleimy oczywiście. No i słuchajcie, i teraz trzeba zabrać się za oklejanie bazy. No to oklejam bazę papierem perłowym, też jasnym, bo chcę Wam powiedzieć, że pani, która ten projekt u mnie zamawia, to go zamawia już 4 albo 5 i na wszystkie imprezy jednakowe. Na ślub, na chrzciny, a teraz na komunię, słuchajcie. I nic ma być niezmienione. Choć ja bym dodała jakiś element komunijny, to ona nie, musi być identycznie, bo ona lubi skromnie i tylko taki jasny akcent. Dobra, to oklejamy sobie, kochani, bazę. Teraz tym papierem perłowym zostawiamy sobie malutki marginesik. O, ja sobie w ten sposób robię, że zaznaczam po prostu na papierze, gdzie mam uciąć. Robię sobie takie tutaj dookoła równe marginesiki, takie, no tak gdzieś 1,5 mm, słuchajcie. O, i sobie zaraz dotnę, tak, to sobie zaznaczam ołóweczkiem, troszeczkę dalej, o tu.
I jeszcze muszę zaznaczyć tu. Dobrze, tu jest dobrze. Czyli tak jak mówię, po każdej stronie zostawiam pół milimetra, nie, 1,5 milimetra. Czyli w sumie jakby robię mniejsze od bazy o 3 mm, tak? Ale ja po prostu nie lubię tak przeliczać, tylko sobie zaznaczam, kochani, zaznaczam. Dobra. Czyli obcinam raz i obcinam na długości i dwa. No i tu oczywiście został mi ołóweczek, to sobie go wymarzę. Tak. Dobrze odłożę i sobie teraz sprawdzę, czy mi się to nadaje. O, tu jeszcze widzę brzydko ołóweczek. Jest. To nie było na tą klapkę, bo to było na tą klapkę. Bo widzicie, jak zbigujecie i zaginacie, to zawsze ten rozmiar troszeczkę się oto bigowanie zmienia, prawda? O, dobra. Czyli tylną klapkę mamy. To jest tylna. Czyli ja sobie tu podpiszę tył. Tył, tak. Teraz sobie zrobię przód, czyli tą klapkę, na której będziemy robić dekorację. Nie w tą stronę, w tą stronę. A tu jest brzydko obcięte, to z tej strony sobie zrobię. Tutaj już jest coś maźnięte. Tak, ołóweczka mi się dotknęło. Ok, żeby tu nic nie było do poprawki. O. Tak, równiutko. I zaznaczam sobie tu. I zaznaczam sobie tu. Dobra, obcinam. Tak. Czyli obcinam tu. Raz. I obcinam z długości troszeczkę. Dobra, tak. I teraz, kochani, sobie przymierzam, czy wszystko gra. Dobrze, wszystko gra. Wymazuję sobie ołóweczek. Tak. I gdzie jeszcze? Już nie ma. Dobrze. I to będzie przód. Przód. Dobra. To jest przód. Teraz sobie okleimy tą małą. Przypniemy do tej małej części. To jest ten, wiecie, to jest ten fragment, który będzie tworzył nam kieszoneczkę, tak? Muszę sobie tutaj wejść w komputer, bo chcę zobaczyć, czy tam jest jakaś dekoracja u mnie. Czy tam już nie ma dekoracji? O, wszystko się pozamykało. Trudno, musimy sobie poradzić. Czyli, kochani, to będzie tak. Tu znowu jest dotknięte ołóweczkiem. Będziemy musieli odwrócić na drugą stronę. Dobra. Dobra, czyli zaznaczamy tak. Tu. Popatrzcie, ile tych stron jest do wyklejenia, nie? Ciach. I ciach. I teraz zobaczcie, tu nie musicie do samego dołu, bo i tak tego nie będzie widać, bo to będzie sklejone. Czyli po prostu sobie ten drugi paseczek dotnę, dokleję później tutaj, tak? Ten, co mi został z przycinania kartki A4. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Czekajcie. Tak. I tutaj. Wszystko jest równiutko. Ok, możemy ciąć. Już Wam powiem, o co mi chodziło. Okay. Chodziło mi, kochani, o to. To jest ze stempelka. Chodziło mi, kochani, o to, że tak. To będzie część widoczna, więc tutaj musimy mieć wszystko na gance gal. Tak, to nie miała być ta strona, tylko ta strona. Tylko tu będę musiała przelecieć tym do bigowania, bo trymer troszeczkę już, o, brzydko docina i muszę sobie to równać, te wyszczępienia jakby. Tak, damy w tą stronę. O, widzicie? Tu musi być całość, no bo wiecie, o co chodzi. Tu jest widoczne, tak? Ale tu jest niewidoczne, więc sobie możemy wkleić ten kawałek.
wybierając najładniejszą stronę, czyli tą. I końcówkę jeszcze muszę przyciąć, bo widzę, że jest bardzo brzydko przycięta końcówka. Już taka była w oryginale, że się wyrażę. Ale ją teraz przytnę gilotyną, bo ten trymer mi troszeczkę szczępi, wiecie? Więc sobie przytnę końcóweczkę gilotynką, żeby było równiutko. Tak, tu sobie ustawiam. O. I teraz mam pewność, że to jest wszystko ładnie docięte. I to będzie na tą mniejszą kieszonkę. I już sprawdzam, co my jeszcze musimy okleić. Dobra, czyli mamy to, mamy to, mamy przód, mamy tył, czyli brakuje nam jeszcze, kochani, tylko tej części. No to na tą część mam tu jeszcze kawałeczek. Okej. Też jest brzydko bardzo końcówka docięta, to ją muszę wyrównać. Bo tak się nie godzi, kochani, nie godzi, nie godzi. O. O, widzicie? Ten, no, ta gilotyna jest świetna. No, wiecie, nie bardzo się z nią lubię, bo ja tutaj tak nie bardzo widzę z boku, co tam tnę. No, ale się przyzwyczaiłam. Okej, i tu już jest wszystko dobrze. To teraz tylko jeszcze zaznaczymy sobie na tej ściance. Jeszcze raz muszę poprzykładać, słuchajcie. Przód, tył mam. To jest to. To jest to. Czyli brakuje nam tej ścianki. Pomierzymy sobie tam tą ścianeczkę. Okej. Aha, i to musimy zrobić tej samej długości już. Nie, żeby nie robić dziadostwa. Tak. Tak, mamy tu. I jeszcze musimy zmierzyć... Ta strona jest ładniejsza. Czyli musimy tu sobie zmierzyć i przyciąć do długości. O, tu. Te 1,5 mm, o którym mówiłam, tak? I to będzie już za chwileczkę wszystko. Za chwileczkę będziemy oklejać. Ok. Czyli najpierw sobie przytnę z długości. Nie mogę najpierw z długości, bo nie będę widziała drugiej linii potrzebnej. O, tak. I tu jest dobrze, równiutko. I jeszcze ta strona, tutaj ten kawałeczek. Muszę sobie tutaj ułożyć. I będziemy mieć wszystko podocinane, kochani, podocinane. O, trochę chyba za dużo. Dobrze. Dobra. Czyli możemy to odłożyć. Dobrze. To możemy wyrzucić, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. No, nie mogę coś zebrać dzisiaj, nic. Dobrze. Zetrzemy sobie, żeby nam się tu nic nie pobrudziło, kochani. Okej. Dobra. No i teraz, słuchajcie, kochani. No i teraz na pierwszej stronie jest... Muszę przód znaleźć, przód. Dobra. Na pierwszej stronie jest... Nie, myślałam, że mi coś tu wystaje. Muszę to jeszcze porządnie zbigować, kochani, bo nie bigowałam tego jeszcze porządnie i myślałam, że jest krzywo, a jest prosto. Tak. I tak. Dobra. Ok. I przód. No, przód. Na przodzie, kochani, mamy wzór. Mamy wzór wycięty wykrojnikiem. Wykrojnikiem, który nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest dostępny, bo go mam bardzo, bardzo dawno kupiony. Też oczywiście na Ali. To jest taki wykrojnik, mówią na nie tło, na tło. Bo on nie wycina mi wzoru, który mogę nakleić, tylko on mi wycina wzór w mojej bazie, tak? Tak jakby robi mi tło. Ok, to ja sobie troszeczkę przymocuję taśmą, żeby mi się nie ruszył. Tak. Gdzieś takie odstępy zrobię, żeby były równe. Góra, dół i bok.
Tak. Przypnę sobie troszeczkę, wiecie czym, taśmą washi, bo ona się, no, ona nie niszczy nam pracy. Nic się tutaj nie dzieje. Więc ja sobie przypnę ją chociaż w dwóch miejscach. Tak. O, mam przypięte w dwóch miejscach. Schowam sobie, bo mi już nie będzie potrzebne. I słuchajcie, idę wyciąć na Big Shot. Mam go tutaj pod rączką. Tylko przejadę fotelem kawałeczek. I już, kochani, wycinam. Wycinam. Wytrzymajcie sekundkę. O. No i mi się ruszyło, ale to nic, jeszcze nie cięłam, więc się nie martwcie. O, dobra, jadę. Jadę, kochani. Jadę z tym koksem. Przejadę ze dwa razy, żebym była pewna, że mi się wszystko wytnie. I już, kochani, do Was wracam. I już, kochani, do Was wracam. I mamy wycięte tło. Widzicie, i tutaj się nic nie zniszczyło, wszystko jest pięknie. Tu coś, jakieś dwie kropeczki, to je zetrzemy. O, dobra, to jakiś kurzyk. Ok, odkładamy tą, bo już nam będzie niepotrzebna. No i wypychamy sobie wzorek. Tak. Tak, tak. A babciu, ty nie masz pikulca? Nie masz, babciu, pikulca? Masz pikulec. Masz, babciu, wszystko masz pod rączką. Wszystko mam, bo mam, wiecie co? Dużą rodzinę. Dużą rodzinę. Powiem Wam, że w moim domu było nas czworo. Było trzy siostry ze mną i jeden brat. I teraz... Wiecie, jak jest. A z siostrami mieszkamy na jednej działce. Brat to się wyniósł daleko, aż na Mazury. Dlatego ja sobie czasami jeżdżę na Mazury. I kochani, popatrzcie, to se można chować, bo to są bardzo ładne jakby listki, nie? Zobaczcie. Takie zawijaski różne. Patrzcie się, o, taki, taki. No, ale jak ja mam wykrojnik, to jak ja bym to zaczęła gromadzić, to bym się już później nie odnalazła w tym wszystkim. Bo dziudziołów to ja mam, kochani. Oj, mam. Zobaczcie, jaki ten ładny. O, widzicie? Widzicie wy to chociaż? O, widzicie? Dobra. No i kochani, dobra. To zajmujemy się naklejeniem. Może, kochani, zacznijmy od środka. Wiecie dlaczego? Bo się boję, że mi się coś zepsuje. Znaczy pobrudzi. Pobrudzi. Gdzie? No, wiecie, na wierzchu, nie? Dobra, to przyklejamy sobie środeczek. Ok, i to jest ta część. Czyli biorę sobie klej i, kochani, kleję. I będzie mi potrzebna też na pewno ręczniczek. Patrzę, która ładniejsza strona. I sobie po prostu przyklejam. Oj. No, to sobie przykleję. Pamiętajcie, brzegi muszą być dobrze doklejone, żeby nam tu nic nie sterczało. O, brzegi sobie zawsze rozsmarowuję. Tak. O. Tak. I teraz, kochani, przyklejamy tą część. Widzę, że tu w jednym miejscu jeszcze mam ołówek niewymazany. Muszę sobie wstać, bo ja nie widzę. Pomimo wszystko. Tak. Myślę, że jest równo. Ok, tu sobie jeszcze skontroluję. Dobrze. Dobrze, babciu, dobrze. Możesz kleić. Dobra. I od razu wymarzmy, żebyśmy nie zapomnieli. Dobra. Tą część mamy. Teraz, kochani, musimy wkleić tę część. Tak. O, będzie równiutko. Ok. To wklejamy sobie drugą część. No, słuchajcie, chcieliście dokładnie, to macie dokładnie.
mogłam mieć powycinane te wszystkie elementy, tak? A piszcie mi, co tam chcecie, jak byście woleli. Ła! Czy takie dokładne tutoriale, czy takie, wiecie, skrócone. Ja tam, wiecie, przystanę na wszystko. No i wiecie, dlaczego tak nas mamusia uczyła? Moja kochana mamunia. Niestety jest w szpitalu. Ubolewam bardzo nad tym. Ale mam nadzieję, że da radę. Nadzieja w Bogu, słuchajcie. O, dobra, równiutko. Przepraszam, jeśli widzicie moją głowę, ale ona nie gryzie, nie gryzie, nie gryzie, więc spoko. O. Mamy oklejoną tą część, tę część, to mówi się tę część. I słuchajcie teraz, jak ja sklejam te dwie części, żeby się zrobiła kieszonka, to ja daję sobie tutaj taśmę. Nie tu, o tu, nie, tylko tu i tu, kochani. Bo jakbyśmy tu skleili, to jakbyśmy tu co włożyli? Oś, to by było śmiechu. By nie było gdzie kasiorki włożyć, nie? No i mam taką dobrą taśmę, kochani. Już sobie ją wezmę. O, wiecie, tą taśmę PET, tą czerwoną, ale i tak troszeczkę zawsze kleju daję, boję się, żeby się coś nie rozkleiło. No i kochani, o nie, babciu Jolu, nie wprowadzaj tu ludzi w błąd. Teraz musimy przykleić tę część, bo tu musimy wyciąć dziubek, żeby było łatwo to wszystko wyciągać, kochani. Czyli przyklejamy teraz zewnętrzną część kieszonki. Zaraz zobaczę, czy wy to widzicie. Może widzicie. Już godzina, ja nie mogę. Dzieci kochane. Dzieci moje kochane. Co wy se tam o mnie myślicie, to ja nie chcę wiedzieć. Macie szczęście, że ludzie nie znają swoich myśli. Dopiero by było. Chociaż dobre to by mogli znać ludzie, wiecie? Nie miałabym nic naprzeciwko, jakbym wiedziała, co też dobrego ludzie o mnie myślą, ale też co złego, no to już niekoniecznie. Wiecie, są ludzie, po których to spływa jak po kaczce, a ja na pewno taka nie jestem. Bo są ludzie niestety, którzy wszelkie takie jakieś przejawy agresji, no to bardzo przeżywają, nie? A ja jestem wodniczek, wiecie? A te wodniki, no wiecie, ja nie wierzę akurat w takie gusła, absolutnie, ale z tego, co mi mówi siostra, która wierzy w gusła, no to, że wodniki są takie właśnie, trochę kopnięte, wiecie, kopnięte, jeśli chodzi o przejmowanie się wszystkim. O! Widocznie jestem z tych trochę kopniętych. Dobra. Jak se słodzę, że trochę, nie? No ale przy nie będę tak sobie sama ubliżać. Okej. Okay. Jeszcze tu widać ten niefajny ołóweczek. Dobra. Dobra. I teraz, słuchajcie, wyznaczamy sobie środeczek. Biorę sobie linieczkę. Mamy tutaj, kochani, dokładnie 21. Czyli, gdzie mam ołóweczek? Tu. Czyli zaznaczam sobie 10,5. I tutaj wytnę dziureczkę do wyciągania kasiorki. Kasiorki. O, bo o cóż tu chodzi, nie? Niestety. Jak nie o kasiorkę. Dobra. Widzicie, i tak taką dziureczkę. A wiecie co? Może jeszcze sprawdzę, żeby te życzenia nie były widoczne przez tą dziureczkę. O nie, mogę sobie pozwolić. Ok. Ok. Fajnie, bo będzie widać więcej rozetki. Może jeszcze nawet właśnie więcej zrobię, żeby było widać tutaj rozeteczkę na środeczku. O! Jest! I teraz sobie sprawdzę, bo bym się chyba popłakała, jak będzie mi widać. Nie będzie mi widać życzeń. Dobra. I widzicie, i tu będzie ta rozeteczka. O, i będzie bardzo ładnie. Widzicie to? Kurczę, ciekawa jestem, czy wy to widzicie. O, tak to będzie wyglądało na koniec, ale jeszcze nie koniec. Dobra, czyli teraz byśmy sobie przykleili tył.
bo tu mamy oklejone, tu mamy oklejone, chociaż możemy sobie zrobić właśnie tą kieszonkę, którą zaczęliśmy, babciu, zaczęliśmy, a nie skończyliśmy. Wiecie, to też jest moja przywara. Zaczynam 1000 rzeczy robić naraz i trochę się gubię. Trochę to tak jest powiedziane, wiecie, w cudzysłowie. Wiecie co, może dam tu cieńszą tą taśmę. No ale przecież tu się zmieszczą pieniądze. Dobra, będzie się mocniej trzymać. Jak to mocno trzyma. Dobra. Teraz mi potrzebne są nożyczki. O, masz babcie tu nożyczki. Masz. Obcinam sobie. Nie, bo mi babciu wystaje tutaj pół milimetra, ale wystaje i to się będzie kleić. O, teraz jest dobrze. I teraz druga strona. I pamiętajcie, przykleić to na krótszej stronie, kieszonki, nie tu, bo tu by wam taśma wystawała. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Bo wiecie, my robimy różne dziwne rzeczy. Jezus, ja robiłam album, słuchajcie, pokażę go wam, tylko muszę nagrać filmik kolejny. I dwa razy zrobiłam błąd, który kosztował mnie, o Jezusie, ile strachu, o. I słuchajcie, jak taśma PET ma się dobrze przykleić, to trzeba ją bardzo dobrze przygładzić, żeby wszystkie pęcherzyki powietrza ze środka wykluczyć. O, wykluczyć. Teraz mi zginął oczywiście szpikulec, kochani. O, jest na ziemi. O. Dobra. Klej oczywiście niezatkany, zaraz będziemy przetykać. O, odrywam sobie taśmę, kochani. Gdzieś tu poproszę go to pod spodem. I słuchajcie, pomimo, że taśma jest dobra, troszeczkę daje kleju. Troszeczkę. Słuchajcie, żeby nam nie powypływał nigdzie, nie? Ale troszeczkę kleju daje. Taki paseczek. Tak. Tu mi się dało za dużo, to go po prostu usunę. Troszeczkę rozetrę. Wytrzemy rączki, żeby tu nic nie pobrudzić. I teraz słuchajcie, bardzo dobrze dociskacie dół i dopiero na boczki sklejacie. O. I już jest. Dobra. Ok. No to wiecie co? Zróbmy sobie te życzenia, żeby to mieć z głowy. Czyli tylko tą rozetkę po prostu przyklejam. Na jakiej wysokości? Zaraz sobie sprawdzę. Widzicie? Bo raz zrobiłam tak, że już dokleiłam. Wszystko zrobiłam, tylko życzenia chciałam wkleić na końcu. Rozetkę przykleiłam za wysoko i się nie zamykało. I trzeba było życzenia od nowa drukować. Wiecie, zamieszanie po prostu. Czyli ja sobie muszę to zaznaczyć na zewnątrz. Czyli jeżeli te życzenia mi wchodzą dotąd, to ja muszę rozetkę przykleić, kochani, dotąd. Jak to sobie zaznaczę? Że tu sobie zaznaczę, to później będzie mi łatwo wymazać. Tak, dobra. I teraz, kochani, jak zwykle pamiętacie, klej, żeby taki ażurkowy wzór posmarować klejem, no to wiecie, co by było, nie? Tak. I teraz ja sobie do miejsc zaznaczenia smaruję klejem. Tak. Teraz sobie to weźcie na bok, żebyście nie kleili na kartce. Łapiemy środeczek, łapiemy zaznaczone miejsce i przyklejamy. O, żeby nam się tu nic nie pobrudziło. O, no i popatrzcie, będziemy mieć życzenia wklejone, widzicie? Gdzieś mi się tutaj jakieś coś, pelenta? Nie. O. Ok, czyli życzenia mamy włożone, kochani. I tak to będzie wyglądać. No, i teraz przerwę na chwileczkę, kochani. Muszę przerwać. No i jestem. Musiałam wypuścić pieska, bo drapał w drzwi. I no,
chwilkę mi zeszło. Dobrze, kochani, bierzemy się dalej do pracy i teraz będziemy dekorować sobie środeczek. I środeczek jest udekorowany tymi rozetkami właśnie, gdzie niegdzie przyklejonymi. Tutaj rozetka, tutaj będzie kawałeczek rozetki, tutaj będzie cała rozetka, o, coś takiego. Tak. I kochani, tu jeszcze przykleję kawałek rozetki, może tu, zobaczymy. Najpierw przykleję te całe, będzie mi potrzebna pęseta, żeby to delikatnie położyć, nie rozmazać. Czyli widzicie, sobie rozcieram klej, tak, biorę sobie rozetkę, smaruję z wszystkich stron. I widzicie, ten klej nie wychodzi mi między tymi wzorami i później nie brudzi mi strony. I przyklejam. Tak, i biorę sobie papier. O, widzicie, i czyściutko, czyściutko przyklejone. Druga rozetka od razu. Jeszcze sprawdzam tylko, czy widzicie. I sprawdzę, czy się ponownie nagrywa. Tak, nagrywa się, dobrze. I kochani, jeszcze troszeczkę kleju, żeby nam później się nie odrywały te rozeteczki. I sobie smarujemy klejem dookoła. O tak. Środeczek i przykładam. A tak, nie symetrycznie tym razem. O. Dobra. Pięknie się przykleiło. Teraz tutaj tą przetnę na takie jakieś dwie nierówne części, bo nie chcę, żeby była już cała. To sobie tu z boczku, wiecie, przytnę. O, tak jakoś sobie przytnę, żeby to miało ręce i nogi. Nie, to by było idealnie na środku, a nie chcę idealnie na środku. Czyli tu sobie przytnę. O, tak. I tak, mam dwie różne części. Tą sobie przyklejam tutaj, o, na przykład, chociaż może tą mniejszą, a tą większą sobie przykleję tu. Nie ma też co przesadzać, słuchajcie, ale no taki jest projekt, to tak sobie robię. Dobra, to smarujemy sobie kolejny raz i sobie doklejamy. Jeszcze nam zejdzie chwilę, chciałam wam powiedzieć. Nie chcę was straszyć. Mnie już gardło od gadania boli, nie wiem jak wy tam wytrzymujecie, ale damy radę wszyscy. Tu sobie teraz muszę wam trochę głowy włożyć. O. I sobie doklejam. Tak. I chcę jeszcze tą rozetkę tutaj przykleić. O tak, w tym miejscu. Dobrze, że nie mam uczulenia, bo któraś dziewczyna mówiła, że ma uczulenie na ten klej i nie może tak robić. Ale babcia Jola to jest twardziel. Słuchajcie. Dobra. I sobie gdzieś tu przykleję. O. Tak. I zobaczę później, jak mi zostaną, to jeszcze będę kleić, bo jeszcze mi jest potrzebna z przodu. Jedna rozetka, tu będzie jedna rozetka, tak, i napis będzie, kochani, już wam pokazuję, gdzie będzie napis. O, napis będzie tu. I wybrałam umyślnie taki podobny kształt, żeby to wszystko ze sobą współgrało, tak, taki podobny kształt wykrojnika, też taki kwiatuszkowy, czy nie kwiatuszkowy, jak tam chcecie. Dobra, widać. Ok, to teraz przykleimy sobie, kochani, tu mamy zrobione, to teraz przykleimy sobie przód, więc sobie to rozłożymy, przód i tył, widzicie, teraz sobie przykleimy przód i tył, to najpierw tył, dobrze, że sobie popodpisywałam, to nie muszę teraz mierzyć co chwilę. Tak, i teraz rozcieram jak zwykle. Tak.
Tak i tak. I sprawdzam, czy jestem na tyle. Tak jest, jestem na tyle. Muszę wyciągnąć życzenia, bo mi się zniszczą. Ok, tył przyklejam. Troszkę krzywo. Dobrze, teraz jest dobrze. Papier. Ok. Mamy tył i ostatni przód. Przyklejamy ten z wyciętym wzorkiem. Teraz sobie tylko sprawdzam. To będzie tak, kochani. O, w ten sposób. To będzie w ten sposób. Dobra. Tu się trzeba troszkę pobawić, niestety. Tak, i tutaj musimy te wzoreczki posmarować, żeby nam to nie fruwało do góry i żeby się nie zahaczało, jak będziemy nakładać to zamknięcie, tą opaskę, wiecie? Tak. Tu troszkę zabawy, żeby ten klej nam nie powyjeżdżał. Zostawia brzydkie plamy później na perłowym papierze, wiecie? Na perłowym papierze klej zostawia brzydkie plamy. Tak. I jeszcze tu nie mam, widzę. I tu. I tu. I tu. I chyba wszędzie już mam. Ups. No, teraz bym zrobiła, kochani. I nawet się troszkę nie udało. O, dobra. Dobra. I teraz tylko troszeczkę porozcieram, bo już mi podsech ten klej. Chociaż rożki porozcieram. Tak, i gdzie się jeszcze da. Tak. Dobra, wycieram łapy. I przyklejam. I kochani, przyklejam. Pewnie wam tam sadzam głowę. Ale wiecie. Jak się nie widzi, to se trzeba włożyć głowę blisko. O, dobra. I teraz tylko delikatnie doklejam. O, dobra, jest czyściutko. Nic się nam nie zagina. Można jeździć tutaj z powrotem. Dobra, tu mi się troszkę dotknęło, ale to nic, nie widać. Pojeździmy, powymazujemy. Dobra, jest. No to mamy. Teraz jeszcze sobie przebiguję troszeczkę, bo widzicie, otwiera się. To nic, kochani, bo będzie opaska, nie? Ale jeszcze sobie przejadę. Dobra. I teraz, kochani, przykleimy sobie tą rozeteczkę tutaj. Tak, no myślę, że jednak to zrobię symetrycznie tutaj, bo tu będzie szła ta opaska, wiecie? Dobra, więc jeszcze raz klej. No staram się, jak mogę, to szybciutko robić, słuchajcie. Więc tam się nie złoście za bardzo na babcię, bo się będę musiała brudnymi kalesonami obcierać. Wiecie dlaczego, nie? To są te gusła. Tylko, że to podobno jak się na kogoś źle popatrzy, a wy na szczęście mnie nie widzicie. Dobra, przyklejam równiutko, dociskam papierem. O, czyściutko, musi być czyściutko, a to, kochani, idzie na... Ale nie będę tego dawać na dystansie, bo będziemy mieć problem z, kochani, opaską. No możemy ją wkładać z tej strony, ale ktoś, kto nie wie i będzie wciskał z tej strony, to pozagina ten napis. Słuchajcie, to dam ją normalnie. Ten napis, żeby ktoś nie zniszczył i nie powiedział, że wina projektanta, nie? Bo jest niepraktycznie zrobiona. Jak wam pokażę ten album, który zrobiłam, to też zobaczycie, że tak starałam się robić go bardzo, żeby był bardzo praktyczny. Żeby się nie zaginało nic,
świecie nie brudziło, nie kurzyło. No bo taki album, jeżeli ma komuś posłużyć, a to jest album ślubny, no to słuchajcie, no musi być praktyczny przede wszystkim. Ładny, ale i praktyczny. No. Dobra, to mamy przyklejony napis. Pamiątka pierwszej komunii Bartosza. Tak. No i kochani, teraz sobie jeszcze popatrzę, co ja bym tu chciała dać. Z tyłu też bym dała jakąś rozeteczkę. O, tu bym dała jedną i tu bym dała może połóweczkę, wiecie? To bym zrobiła tak tu i tu bym dała, żeby tak było wszędzie tego troszkę. Czyli tu przyklejam całą. Tak. Popatrzcie, jaki świetny jest ten sposób, nie? Nie dość, że szybko, to jeszcze czyściutko, nie? A to najważniejsze. Najważniejsze to czyściutko. Tak, i tą sobie tutaj z boczku przetnę na dwie różne części. To na przykład tak i tak. Troszeczkę przesunę. Dobra, mam. I to damy tu. A to damy tu, 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 tu. O, nie, tak na środku nie lubię. Czyli tak wolę to przykleić. O, dobra. Tak, no tył można by było nie obklejać, no ale wiecie. Niech to będzie wykończone, co nie? Na pewno też na to zwracacie uwagę. Żeby to nie było dzieło przypadku. Chociaż ja lubię dzieła przypadku. Tak. Czyli gdzieś tu dam to, równiutko z końcóweczką i papier i ostatnia rozeteczka, wiecie co? No i na koniec muszę jeszcze ten klej wytrzeć, bo już się zbrylił bardzo, o widzicie, już mi się zbrylił bardzo i wybyły góry i doliny. Szkoda, że nie zdążyłam, bo się kleju zmarnowało, ale to trudno się mówi, kochani. Tak, no ledże. Klej mi się kończy, ale nie będę go dolewać, po prostu będę go wyciskać. Tak, i biorę sobie rozeteczkę. Tak, i tak, i przyklejam gdzieś tu. Dobra. No i widzicie, mamy czyściutko wszystko pooklejane. Zobaczcie. O, tak, w środku mamy tak. Kieszonkę mamy tak. Może jeszcze dotnę sobie później jakąś rozeteczkę, żeby chociaż tutaj jeszcze dać, wiecie, bo tak mi troszkę brakuje. No i tutaj mamy tak, dobra. To teraz, kochani, musimy zrobić opaskę, na której umieścimy kwiaty. I teraz słuchajcie, bo jest to też ważne. Bierzemy pasek tego naszego papieru kremowego, nie tego, na razie nie tego perłowego, tylko tego kremowego. I teraz jak sobie to zmierzycie, żeby była odpowiednia wielkość? Musicie sobie ułożyć tutaj, ten kwiatuszek mi się nie podoba, ten mi się podoba, ten mi się nie podoba, bo ma za wysoko pręciki, dobra. I słuchajcie, i musicie sobie tu ułożyć, bo listki mogą wystawać na bok, ale kwiatki nie, bo by było nieładnie. Czyli widzimy, że musimy obciąć gdzieś dotąd, więc sobie układam u góry jeszcze raz trzy kwiatki. Tak, tak i tak. I tak sobie myślę, że musimy przyciąć tak z pół centymetra, żeby wystawało z jednej i z drugiej strony, bo jeszcze ten perłowy pójdzie troszeczkę mniejszy, czyli mamy tu, czyli ja bym to ucięła gdzieś, powiem Wam zaraz na ile, tu gdzieś bym ucięła. I to, kochani, ma 7,5 cm, czyli opaska z kremowego papieru ma mieć 7,5 cm. Tak, gdzie to jest tu? Dobra. To sobie, kochani,
ucinam 7,5 cm, a z długości przytniemy dopiero później, jak zobaczymy, ile to nam będzie tutaj to zaginanie zajmie. I teraz tak, bigujemy to oczywiście, nie zaginamy bądź jak, bo będzie bardzo brzydko widać. Więc sobie teraz wezmę bigownicę. Tak, mam bigownicę. Ona się tak świeci. Tak się świeci, myślałam, że jest mokra, słuchajcie. To było nieszczęście, nieszczęście. I słuchajcie, teraz tak. Jeszcze sprawdzam, bo się coś świeci, ale jest wszystko ok. I teraz musicie sobie zmierzyć tak. Zależy nam na tym, żeby jakby łączenie było z tyłu, a nie z przodu, bo no, no wiecie, no po co. Czyli na przykład pierwszy raz zbiguję sobie, niech sobie pomyślę, dobra, tu gdzieś. O, gdzieś tutaj. Sobie zbiguję, nie w tą stronę Jola, nie w tą stronę Jola, nie w tą stronę. A gdzie my mamy narzędzie do bigowania? No Joluniu, gdzie żeś dała narzędzie do bigowania? Aby ci się teraz przydało, pewnie już schowałaś. No pewnie, pewnie, że Jolunia schowała. Dobra, mamy tu pierwsze bigowanie. I teraz słuchajcie. Ponieważ kartka jest dosyć gruba, no bo zobaczcie, ma i tyły, i przody, więc robię sobie na 2 mm, nie może, zaraz Wam powiem na ile, bo ja sobie robię na 1/8 cala bigowanie, o, a to jest w centymetrach, bo jak macie tylko linijkę, to to jest, kochani, 3,5 mm, tak to wychodzi, bo widzicie, o tak będę zaginać, tak, żeby tutaj się stworzyła taka, no, taki dystans, nie, który pozwoli nam to swobodnie wkładać na kartkę, o, taki rant, taki krawężnik, słuchajcie, o, ja sobie to wyprostuję ładnie i teraz sobie zmierzę jeszcze raz. I teraz, gdzie ja muszę zabigować? Ja muszę zabigować teraz tutaj. Tak. Mam nadzieję, że to robię dobrze. Tak. Tak. I znowu 1/8 cala. Czyli te 3 mm. No, 3 mm Wam wystarczy. Dobra. Jakby sobie przymierzę, żeby sobie czegoś nie zmaścić i będzie dobrze, kochani. O, pięknie nam wyszło, słuchajcie. Pięknie nam wyszło. Jola, jesteś taka zdolna po prostu, że możesz sobie nawet trochę posłodzić. O, tak. Możesz sobie sama trochę posłodzić. Dobra, to teraz sobie to ładnie zabigujemy, żeby to miało ręce i nogi. Ręce i nogi, czyli równiutko sobie założymy. I jeszcze raz, kochani, zmierzymy. Zaraz to będziemy dopiero ucinać za chwileczkę, bo ja sobie teraz muszę zobaczyć, czy to mi ładnie będzie wchodzić. Ładnie, widzicie? O, dobra. I teraz skleimy to sobie, kochani, tak, żeby na końcu było klejenie z tyłu, nie w środku, bo będzie widać, tylko na końcu, czyli równo z dolnym brzegiem, tak? Czyli sobie zaznaczam ucięcie. O, tutaj. Tu sobie zaznaczam ucięcie, ucinam. O. Tak. I sobie ucinam. Ok. I sobie sklejam. O, widzicie? I tym sposobem nie będzie nam z tyłu widać klejenia. Widzicie? Bo chodziło mi o to, żeby to nie było w środku. Klejenie, bo tył będzie nam widać, tak? A z przodu też by było widać tutaj po bokach taki maleńki rancik, tak? No.
To teraz sobie skleję, tylko sobie muszę zaznaczyć, dokąd mogę posmarować klejem. O, dotąd, bo tu jest ta zakładka, nie? Czyli tylko dotąd smarujemy klejem tył, bo ta zakładka nie sięga do końca, tylko do połowy. Czyli w połowie mogę sobie posmarować klejem. Ale tak żeś brzydko to babciu zrobiła. Tak widać to bardzo. O, dobra. Teraz klej muszę nagonić troszkę. Ciekawa jestem, czy to babcia dobrze zrobiła. Dobrze. Ojej, znowu się wystraszyłem. Okropnie. Dobra. O, tak, chwyczemy rączki, żeby było czyściutko. I kochani, sklejamy. Sklejamy, pomagając sobie o, czymś długim, czy linijką, czy to. Ja mam taką kość długą, słuchajcie. Też nie wiem skąd ani co, ale fajnie się tym robi, czy w pudełkach. Jak składam pudełko, to w środku też się fajnie tym mieści, wiecie? No i jest czyściutko, wszędzie, ok. I teraz, kochaniutcy moi, moje kochane dzieci, musimy to okleić papierkiem perłowym. Mamy tu papierek perłowy. Zobaczmy, czy ten sam. Tak, ten sam. Więc tak, obetnę sobie przede wszystkim brzegi, bo są poszczępione. Nieładnie. No, wejdziesz. Ok. No i wiecie, teraz docinam sobie. Tak. Najpierw sobie dotknę na szerokości. I za chwileczkę sobie dotknę na. Muszę tam dać na koniec. Ok. Mam. I teraz sobie zmierzę długość. Tak, i to będzie gdzieś tutaj, no bo wiecie, też tutaj zostawiam taki dystansik malutki, takie 1,5 mm, wiecie? No, żeby to takie było już skompletowane całkowicie. Dobra. Mam pierwszy i teraz drugi sobie zaznaczę tą samą szerokość, bo mamy taką samą szerokość i taką samą długość. Czyli zaznaczam sobie tutaj. I zaznaczam sobie, kochani, już, momencik, równiutko, tutaj. No dobra, tak trochę widzicie. Czyli po prostu sobie docinam drugi prostokącik do oklejenia naszej opaski. Dobra, to docinam go na mojej gilotynce. Równiutko i długość jeszcze, słuchajcie, i już będziemy przyklejać. I już będziemy robić, kochani, za chwileczkę dekoracje. Jak babcia Jola włączy nie telefon, tylko, kochani, pistolet. Jest pistolet. O, dobra. Tu sobie go położę na szkiełku, żeby mi nic nie zniszczył. Ok, włączam i w tym czasie okleję sobie, kochani, wiecie co, nie? Teraz mnie tylko interesuje jedno. No, myślałam, że życzenia gdzieś zapodziałam. Ok, to oklejam sobie tył i przód. Dobra, tu jest ołówek, to nie, to tą stroną. Tu jeszcze mam ołówek. O, już nie mam. Wiecie, w tych okularach to Bogu dzięki ja trochę widzę. Ok. Au, Jolu, co ty robisz? Dobra, no i rozcieram sobie oczywiście. Dobra.
sobie przyklejam. Tak, równiutko. Z każdej strony i dociskam. I dociskam, kochani. Żeby się tu wszyściutko, równiutko przykleiło. Dobra. Mamy. Troszeczkę zjechało mi tutaj. O, dobra. I teraz tył. To jest tył, tak, to jest tył. Mamy tył. Ok. Gdzie mamy ołówek, to go schowamy. Nie ma ołówka. Uciął się. I dobrze zrobił, słuchajcie. Sprawdzę jeszcze. Nagrywa się na szczęście. Słuchajcie, jeszcze 10 minut i będziemy po sprawie. I będziemy po tutorialku. Dobra. Przyklejamy. Ok. Tu wytrzemy troszkę, bo nam wypłynęło. Ale nic groźnego się nie stało. To by było przykro. Ok, jeszcze sprawdzam sobie, czy mi wszystko wchodzi. O, widzicie? Pięknie wszystko wchodzi. Ok, to teraz przyklejamy, kochani, kompozycję kwiatową. Poobcinamy troszeczkę końcówki. Jakieś ostre nożyczki. O, te końcówki poobcinam, żeby mi nie sterczało. Nawet są przycięte, ale jeszcze troszeczkę. O, dobra. I teraz damy tak. I teraz już robimy dekorację, kochani. Żeby tu było czysto. Jak się należy. Przymierzymy, jak to przykleić. O, tak jakoś. O, dobra. Doklej nam się pewnie, o, już nagrzał. Widzicie, jak cudownie wszystko tak dzisiaj się zgrało. To przyklejam. Najpierw przyklejam kwiaty. 10 minutek, słuchajcie, nawet nie. I będziemy już kończyć. I tutaj jeszcze. Dobra. Tak. I przyklejam tutaj. O, ok. I teraz nasze listusie. Weźmiemy sobie wszystkie, które mamy. I będziemy robić sobie kompozycję, kochani, kompozycję. O, i te, i jeszcze te nasze kalkowe listusie. Dobra, tu mam te listeczki kalkowe. Tak, nasz kwiatuszek już pewnie wysechł. Widzicie, jaki sztywniak? Patrzcie się. Nic już mu teraz nie grozi. Widzicie? I mamy magnolię. Oj, 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 oj. Nie mogę się za bardzo z tym zgodzić, że to magnolia, ale nie dyskutujemy z twórcami. Nie dyskutujemy. Tak, nazwali magnolia, niech będzie magnolia. Dobra, najpierw przykleję sobie listeczki te ażurkowe, bo chcę, żeby te, kochani, te... Aha, jeszcze widzicie, że troszkę wyginam je do góry, żeby nie były takie naleśniczki. Tylko jak tak troszeczkę podginam do góry. O, na razie sobie układam, słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec. Na razie sobie układam. O, może tak. Tak. Dobra, powiedzmy, że tych by wystarczyło. Tak, bo jeszcze nam się muszą zmieścić kalkowe. To wyciągam sobie kalkowe. O. Ok. I zaraz zobaczymy, jak my je tutaj umieścimy.
Może tą z tym ponczusiem. O. Tak bym dała. Tak. I tu mam jeszcze jeden ponczuś. Ponczuś. Ale on jest za duży tutaj. Dodamy listeczki. O. Tak bym dała tutaj. Aha, no tak, bo przecież powiedziałam, że one mogą troszkę wystawać. Tak. Też nie nadźbać ich. O, tak bym schowała troszkę. I tu bym też dała, ale też tylko dwa. Czyli tu bym sobie wycięła tego trzeciego, bo będzie za dużo. I za długi. Wiecie? O. I tutaj bym później dała. Dlatego, jak tego przykleję, to tu bym dała. O, tak. Zaraz tu będziemy jeszcze symetryzować, żeby to było ładnie. Potrzebny mi jest pojedynczy listek. Tu bym jeszcze dała pojedynczy listek. O, tak. I później jeszcze wykończymy tymi dziobami. Dobra, to będziemy przyklejać. Czyli ten tu u góry. Tak, podginam do góry, żeby nie były naleśniczkowate. Tak, i tu sobie, ahodże, i tu sobie go wcisnę. Tak, jest mój szpikulec i sobie go wcisnę. Tak, okej. Teraz dam tutaj te mniejsze. Tamte może troszkę za duże, wiecie? Tak. O. I przygnieciemy. Tak. I jeszcze jedne musimy przygnieść. Tak. I damy go tu. O. Przygnieciemy, żeby stanął sobie troszkę do góry. I teraz się nad tym zastanawiam, czy to dawać ten ponczuś tutaj. Może i tak, tylko on może jest za długi. A nie, ale on tu się nie da już uciąć. Poczekajcie, kochani. Ja sobie tu muszę go troszeczkę przyciąć, bo ja chcę, żeby on mi się troszkę głębiej wcisnął. O, tak. Dobra. To wklejam sobie kaleczkę. Kaleczki nie zginam, bo się kruszy wtedy embossing, kochani. Nie zginam ich. No, znaczy można troszeczkę podgiąć, ale musicie obserwować, czy wam się nie, kruszy embossing, kochani. Wiecie? Dobra, i teraz bym dała tak naprzemiennie trochę z tamtymi listkami. Może nie tak, tylko tak. O, właśnie. Wszystko sobie najpierw przymierzcie, a później sobie przyklejajcie. Dobra, tu sobie przykleję go. Tak. Ale chcę go wcisnąć pod... O, tak. Właśnie tak. I teraz jeszcze, kochani, tu mam podwójny. I chciałabym go wcisnąć tu. Ok. Tak. I tu bym go chciała wcisnąć sobie. Tak. O. Dobra, i teraz zobaczymy jeszcze, czy będziemy jeszcze dokładać jakiś listek, bo jeszcze tu by mi się jeszcze przydał chyba. No nie wiem. Zobaczę, kochani, bo nie lubię też bardzo nadźbanego. A chcę jeszcze wkleić te, wiecie co, te... No takie te. No takie te, wiecie, nie wiecie co to takie te. Słuchajcie, się wygadałam. Nareszcie. O, tak, dobra.
Tak, i tutaj sobie chcę to umieścić pod spodem. To muszę sobie wziąć do siebie, słuchajcie. O. I muszę to wcisnąć tam dalej. Tak. I jeszcze te króciutkie bym dała, żeby ich tu było więcej. O, tak może, no, dobra. I dam sobie je tutaj. Mi lata po całym biurku. O, tak, ale żeby nie było widać kleju, wiecie o co chodzi, nie? Dobra. I jeszcze sobie damy, kochani, tych pręciczków. Właśnie tu bym dała, żeby tą dziurę zatkać, wiecie? Tą, co tutaj nie ma listka, ale nie chcę też listka, bo będzie taki wieniec z liści zrobiona, a tego nie chcę. O, i dlatego dam tutaj to. Dobra? I jeszcze damy to może gdzieś tu. Muszę sobie zobaczyć. Za długie mam, to obetnę, nie ma problemu. Słuchajcie, cyk. I dam to tutaj. O, tak. Tak. I dam to tutaj. Tak, i wepchniemy tam. O. Tak. I te małe jeszcze. Dam. Okej. O. I ostatni. Tyle mi zostało, kochani, właśnie. I będzie koniec. Koniec będzie, kochani. Koniec, koniec. Tutaj mam brzydko klej. Nie widać, to muszę to przysłonić, słuchajcie. Bo nie zauważyłam, a tu mi wystaje klej. Dobra. No i co, kochani? No i co, moi kochani? Teraz babcia Jola zrobi czary mary i już będzie czysto. Zobaczcie. Czyli, jak to mówią, zamiotła pod dywan. O, zobaczcie. I sobie jeszcze oglądniemy raz. Czyli mamy karteczkę z życzeniami. I miejsce na pieniążki. O, widzicie? Tak dosyć elegancko to wygląda. Tak, zamyka nam się pięknie. Tył mamy zrobiony. Przód mamy zrobiony. Proszę bardzo. Tak. I kochani, wsuwamy naszą opaseczkę. Proszę bardzo. I to wygląda, kochani, tak. Trochę jest przy tym pracy, słuchajcie. No, ale bez pracy nie ma kołacy. Kochani, kochani moi. Fajnie, cieszę się bardzo, że skończyłam, bo posiedziałam z wami, bo się nagadałam, że gardło mnie boli. I teraz, kochani, nagadałam się z wami i mam zrobioną pracę. Więc kończę dzisiejszy dzień. Jeszcze raz proszę usilnie o subskrybowanie mojego kanału. Słuchajcie, a wiecie, że nam to zeszło chyba, bo nie widzę tu dokładnie, no, 2 godziny, słuchajcie, no masakra. No, ale tak schodzi przy kartkach. Przecież żeśmy tu nie bruździli, nie marnowali czasu, tylko żeśmy cały czas robili. Kochani, dzisiaj sobota. Kto będzie oglądał, nie wiem w jaki dzień, życzę wam kolejnych miłych dni. Życzę, żeby nareszcie przyszła wiosna. Słuchajcie, wiosna niech przyjdzie ciepełko, bo jakbyście chcieli wiedzieć, jak ja tu jestem ubrana, no to byście mnie zabili śmiechem. Życzę wam wszystkiego dobrego, za wszystko, z całego serducha wam dziękuję. Dziękuję, 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 jeszcze raz dziękuję. Żegnam się z wami do następnego tutka, a będzie to też kartka komunijna w pudełku. Będę ją robić dla swego wnusia. Przygotujcie się na długi tutek, bo pudełko, no i kartka to jest dużo pracy, a nie chcę rozkładać na 2 części, bo słuchajcie, no może wy to macie dobrze, bo możecie sobie w jeden dzień oglądać trochę, w drugi dzień trochę, a ja muszę tu posiedzieć
ten dłuższy czas. Postaram się to podocinać już jednak trochę, przynajmniej te kawałki na bazy i będziemy robić ładne pudełeczko, ładny komplet na komunię dla mojego Karolka. No, to pa, pa, kochani. Żegnam się. Wasza babcia Jola. Cześć.